Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj porozmawiamy trochę o miłości do siebie i o tym, dlaczego jest nam tak trudno ją poczuć. Jeśli więc ten temat dotyczy także Ciebie, to zapraszam serdecznie do wysłuchania moich przemyśleń. Jeżeli jesteście w rozwoju, to na pewno słyszeliście hasła pod tytułem Pokochaj siebie. I do tych haseł należą także, że jeśli nie potrafisz pokochać siebie, to nie potrafisz pokochać nikogo innego. Jeśli będziesz miał zaburzoną relację ze sobą, to Twoje inne relacje też będą zaburzone. Być może słysząc o tej miłości do siebie, poczuliście jakiegoś rodzaju opór albo presję, aby tam dojść, aby to osiągnąć, aby siebie pokochać. I w tym miejscu zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Nie musisz siebie kochać, który mam nadzieję, że choć trochę tą presję ściąga. Miłość to takie wielkie słowo i myślę sobie, że każdy z nas dobrze aby określił, co to znaczy dla niego kochać. Jak to kiedyś powiedział Kubuś Płochatek, miłości nie można przeliterować, tylko trzeba ją poczuć. Czasem więc naprawdę jest nam trudno opisać słowami to uczucie. Ja tego doświadczyłam bardzo mocno, kiedy urodziłam moje pierwsze dziecko. Ta miłość, którą aktualnie czuję, wychodzi poza wszelkie teorie na jej temat. Jeżeli i Wy chcecie pokochać siebie, to na pewno też macie w swojej głowie jakiegoś rodzaju obraz na ten temat. A może zmierzacie do czegoś, co jest w ogóle niemożliwe. Zacznijmy więc może nie od miłości, ale przynajmniej od jakiegoś rodzaju sympatii. I ja bym to określiła bliskości ze sobą. Dla mnie dużym wyznacznikiem tej bliskości jest współczucie, czyli to, ile ja mam współczucia dla siebie. Jeśli na przykład popełnię jakiś błąd, czy zrobię coś, co mi się nie podobało, albo innym osobom, to sprawdzam, na ile jestem w stanie sobie wybaczyć. Jednak nie chodzi mi o takiego rodzaju wybaczenie, że stawiam siebie wyżej, moje wewnętrzne dziecko niżej i teraz znaj łaskę Pani i ja Ci wybaczam. Tylko używając tego słowa mam na myśli właśnie współczucie, czyli na ile jestem w stanie odnaleźć w sobie współczucie, aby przestać siebie krytykować i biczować w kółko i w kółko. Przyjrzyjmy się więc poziomowi bliskości ze sobą. Jaki Wy macie poziom bycia blisko siebie? Jakie macie zdanie o sobie? Jak często wsłuchujecie się w swoje potrzeby? Jak często krytykujecie w myślach lub na głos? Albo umniejszacie sobie, że jesteście beznadziejni, do niczego, nie zasługujecie na nic dobrego? I tutaj dochodzimy właśnie do największej blokady, moim zdaniem, jeśli chodzi o tak zwane kochanie siebie. I tą blokadą jest poczucie winy i wstyd. Bardzo dobrze znane z naszego dzieciństwa. Poczucie winy i wstyd kiedyś, jak byliśmy dziećmi, miały za zadanie regulować nasze zachowanie. Bardzo często nasi opiekunowie stosowali to narzędzie, abyśmy byli grzeczni, posłuszni, abyśmy zachowywali się odpowiednio. Na przykład, coś ty narobiłeś, jak można być taką gapą? Wstydź się, taka ładna dziewczynka i tak brzydko się odzywa, taki ładny chłopczyk i tak się złości. Nie możesz tego zrobić, bo mamusi będzie smutno. Przestań, bo przynosisz mi wstyd.
Te i inne zdania może znacie z własnego dzieciństwa, a może nie słyszeliście tego wprost, ale widzieliście jakiś szczególny wyraz twarzy waszych rodziców. Poczucie winy i wstyd bardzo szybciutko hamują naszą autentyczność. Radość, złość czy nawet lęk. Na przykład nie bój się, głuptasku, duzi chłopcy się nie boją. I już ciach, poczucie winy. Że ja w ogóle poczułam jakieś emocje, że ja na przykład się boję. Te dwa narzędzia do regulowania naszego zachowania uderzają mocno w nasze poczucie własnej wartości. A jeśli ktoś odejmuje naszej wartości, to my później robimy sobie to sami. Jeżeli mama lub tata powiedzieli, że jestem brzydkim chłopcem, bo się złoszczę, to ja im po prostu w to uwierzyłem, bo przecież oni się mną opiekują i oni na pewno wiedzą, co mówią. Dzieci naturalnie wierzą swoim rodzicom. Nie ma w tym nic dziwnego. Nie ma przed tym większej ochrony. Dzieci są otwarte, naiwne, niewinne w swojej wierze. I później dorastamy i czytamy w książce „Pokochaj siebie”. Jednak mamy w sobie już taki poziom zawstydzenia i obwiniania siebie, że nawet nie wiemy, od której strony zacząć. Zaczynamy więc często, że tak powiem, od dupy strony, na przykład stojąc przed lustrem i mówiąc do siebie „kocham cię”. Czyli próbując nałożyć na te wszystkie trudne emocje jakieś kolorowe posypki. Fajnie, kiedy takie ćwiczenie na przykład powoduje, że mówimy kocham cię i nagle mierzymy się z prawdą. Nie, ja ciebie nienawidzę, czyli to ćwiczenie powoduje, że wyjdą z nas te trudne emocje. Rozpłaczemy się, rozsypiemy się, a później się złożymy i jakoś pójdziemy dalej do przodu. Jednak trochę trudniej dzieje się wtedy, kiedy mówimy sobie kocham cię, a w środku czujemy się jak gówno. I nadal nic w naszej rzeczywistości się nie zmienia. Może zmienia się to, że jest jakiś rozjazd, jakiegoś rodzaju rozjazd, niespójność, że świadomie myślimy, że kochamy siebie, bo przecież mówiliśmy o tym przed lustrem, a w środku cały czas coś nam doskwiera. Moim zdaniem, kiedy chcemy zacząć taką prawdziwą pracę, jeśli chodzi o bliskość ze sobą, o relacje ze sobą, to warto zacząć od dokopania się do poczucia winy i wstydu. Można na przykład wypisać na kartce wszystko, czego się wstydzimy, za co się obwiniamy. Czyli ogólnie na początek skontaktować się z tym, uświadomić sobie, ile tego jest. Można też zezłościć się na siebie, bo my i tak tą złość w sobie nosimy, więc nie musimy się jej bać. Chodzi tylko o to, żeby w niej nie utknąć, no bo jednak warto przejść dalej. A dalej szukamy dla siebie właśnie współczucia. I tutaj odesłałabym was do moich dwóch medytacji. Pierwsza to „Uwolni poczucie winy”, a druga „Przyjmuje siebie”. Może właśnie głębsze wejście, że tak powiem, w siebie, w swoje wnętrze, będzie pierwszym krokiem do budowania tej lepszej, bliższej relacji ze sobą. I tego wam życzę z całego serca. A jeśli potrzebujecie wsparcia w tym procesie, to zapraszam serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.